Judaszu, jakie masz kontakty z policją? No, ja nie mam żadnych. A kto ci zostawił bliznę? A, no to policja. A co dalej? No i nic. To co ty, tak wytrzymałeś to bicie? Jak widać. A ty nic im nie powiedziałeś? Czego ty chcesz, co? Od zadawania pytań, to ja tu jestem. Do kibla raz. Jak długo cię bili? Przez tydzień. Codziennie? Nie, miałem jeden dzień przerwy. No i co w tym dniu? Leżałem w celi na... Zresztą ja to wszystko już mówiłem przed szefem. A co potem? Znowu cię bili? Tak. Czym? Traciłeś przytomność? Wiele razy. Krzyczałeś? Krzyczałem. No i co? No i nic. No i nic im nie powiedziałeś. Słyszałeś? Słyszałem. Czy nic im nie powiedziałeś? Słuchaj, jakbym ja im coś powiedział, to ty byś już nie żył. On by nie żył, w ogóle szef by nie żył. Wszyscy ja bardzo żyli. Lubię takie cwaniaki. Ja uwielbiam cwaniaki. O co ci chodzi? A słyszałeś kiedyś o takich gościach z ambicją? Takich, jak wpadają, to nie wsypują jednego, drugiego, tylko od razu wszystkich, cały ruch. A co, ty podejrzewasz mnie? Od zadawania pytań to ja tu jestem. Nie. Podejrzewasz mnie? Nie tylko ja, ale większość. Dlaczego? Od zadawania pytań to ja tu jestem. Jeżeli coś mi powiedziałeś, to mi o tym powiedz. Nic ci nie zrobimy, takich batów po łazie nie powiedziałem. Mimo, że tak bili. Mimo, że tak mnie bili! I ty chcesz, żebym ja w to uwierzył. A to mi jest obojętne. Czy ty mi w to uwierzysz, to jest mi obojętne. Nie, Judaszu, to ci wcale nie jest obojętne, a jestem przekonany o tym, że nie. To jest? Cicho siedź. O czym przedtem rozmawialiście? Tak, o niczym rozmawialiśmy. Chciałbym się zobaczyć z szefem. Nic z tego. Chciałbym się zobaczyć z szefem. To co jest? Nic nie jest, rozmawiamy sobie tak, jak wyście rozmawiali. A o czymście rozmawiali, co ja? No tak. Judaszu, ja wiem, że cię bili. Jakby mnie bili, też bym mógł powiedzieć, no nic ci nie... Nic im nie powiedziałem! Ale ty musieli mnie, bo nic o mnie nie wiedzieli! Dobry wieczór Państwu. Miło mi gościć jako kolejnego pięknego 40-letniego, wspaniałego aktora Marcina Bosaka. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że Państwo przyszli. Dobry wieczór. Obejrzeliśmy na dzień dobry fragment Żegnaj Judaszu Ireneusza Iredyńskiego. Przedstawienie przeniesione do teatru telewizji, ale to był wasz dyplom. Jedno z przedstawień dyplomowych Warszawskiej Akademii Teatralnej. Rok 2003, jak ustaliśmy przed chwilą. Tak, 2003. Czyli już pełnoletnie przedstawienie, jak łatwo tak policzyć. Reżyserowała Bożena Suchocka. Za tę rolę w tym przedstawieniu dostałeś dwie nagrody na festiwalu, wyróżnienie na festiwalu ogólnopolskim, festiwalu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Zgadza się. I nagrodę Związku Artystów Scen Polskich. Znaczy nie, przepraszam, to była ta nagroda właśnie. Nagroda tak, za tak, współ tak. A jeszcze była na festiwalu, na festiwalu szkół teatralnych, to było wyróżnienie. Tak, tak. Iredyński, jak żeście po niego sięgnęli w tym 2003 roku, już wtedy był w takim teatralnym czyśćcu. On jako dramaturg od lat nie był wystawiany. Co więcej, w ciągu tych 18 lat jedyną osobą, która pod Iredyńskiego właściwie sięga w teatrze, jest właśnie Bożena Suchocka. Mhm. Moje pytanie jest takie, jesteś młodym człowiekiem, startujesz w tym zawodzie, dostajesz ten materiał, chcesz, pewnie nie masz wyboru, ale godzisz się na tego Judasza,
i zastanawiasz się, jak go uwiarygodnić jako ten młody człowiek, Judasz, syn, bo grasz tytułową rolę Judasza, czyli grasz zdrajcę. Powiedz mi, czy próbujesz, opierasz się, czego jako młody człowiek, początkujący aktor, co odkrywasz w tym materiale dla siebie wtedy, te 18 lat temu? To jest trudne pytanie. Tak jak powiedziałeś, to było 18 lat temu, więc konkretnych motywacji swoich sobie tak dobrze nie przypominam, natomiast bardzo się ucieszyłem z tego, że to jest duża odpowiedzialność, bo jest to główna rola w spektaklu dyplomowym. Pamiętam, że na początku wszystkim nam duży kłopot sprawiało to, jak to jest napisane, to znaczy język, w którym już nie mówimy. I jak to uwiarygodnić? Troszeczkę tam zmienialiśmy słowa, żeby to nie brzmiało tak, żeby to nie było takie w starym stylu i chyba się to udało. Dużo oczywiście tutaj energii włożyła w to przedstawienie Bożena, która też próbowała to osadzić to w tym tu i teraz, a nie żebyśmy sięgali gdzieś w odległą przyszłość. Bardzo miałem ciekawe doświadczenie kilka lat temu. Wojtek Urbański sięgnął po tekst Żegnaj Judaszu, żeby przeczytać to w ramach jakiegoś cyklu w Teatrze Dramatycznym. I to było ciekawe bardzo zajrzeć znowu do tego tekstu. Też jako Judasz, tak? Tak, tak. Nie wyjdziemy tak szybko ze szkoły teatralnej, dlatego poproszę o drugie nagranie, wypowiedź twojego profesora Jarosława Gajewskiego. Marcin Bosak dostał się do Akademii Teatralnej jako jeden z kilku najwyżej ocenionych kandydatów. Jako osoba, jedna z niewielu spośród kandydatek i kandydatów, które otrzymała maksymalną ocenę w czasie egzaminu aktorskiego. Oceniamy na tym egzaminie rozmaite rzeczy, zaczynając od warunków fizycznych, przez głos, mowę, brak jakichś zasadniczych wad dykcyjnych, ale także coś nieuchwytnego, co można by nazwać osobistym oddziaływaniem scenicznym, co jest jakoś powiązane z ekspresyjnością własną. Każdy człowiek, jak ma jakieś intensywne myśli, to coś dzieje się z jego twarzą, najczęściej z całym ciałem. To jest ekspresywność własna. Otóż u Marcina ona zawsze była dosyć powściągliwa. Myślę, że wiele było widać przy tej jego powściągliwości i jego praca, jego wyobraźni, praca jego intelektu na scenie jest zawsze czytelna. Myślę, że to żeśmy zobaczyli w czasie egzaminu wstępnego. Od razu było też widać, że to jest szczególne oddziaływanie sceniczne, jak zwykle bardzo osobiste i przykuwające uwagę. Marcin miał dosyć dużą zdolność koncentracji. Uprawiał sporty walki, co jak mi się wydaje miało mu pomagać w tej sprawie i pomogło. Dojrzewał bez szkody dla tej swojej cechy. Dojrzewał praktykując rozmaite formy teatralne i w moim przekonaniu pogłębiał swoje środki aktorskie, pogłębiał, chciał się powiedzieć, wewnętrzne środki swojego wyrazu. Na dyplomie został obsadzony przez Bożenę Suchocką w tytułowej roli w Żegnaj Judaszu. Rola ta przyniosła mu nagrodę, to jest zresztą mniej ważna okoliczność. Ważne jest, że postać Judasza z dramatu Iredyńskiego, to jest osoba tajemnicza, niosąca bardzo intensywną tajemnicę, jednocześnie jakby otwarta na komunikację. To jest cecha, którą w postaciach swoich na scenie reprezentuje Marcin
Bosak. Potrafi grać postaci tajemnicze, a jednocześnie bardzo otwarte. Spotkanie tych dwóch cech w jakimś takim paradoksie, które ma miejsce w Judaszu, było czymś, co bardzo go moim zdaniem określiło. U mnie w przedstawieniu dyplomowym według Biesów grał Szygalewa, takiego nihilistycznego ideologa, nihilistycznego, czy raczej komunistycznego ideologa, bardzo skoncentrowanego na swojej teorii i w jakimś sensie, chciało się powiedzieć niestety, była to postać podobna do Judasza z dramatu Iredyńskiego, ale wyzuta z takiego ciepła i liryzmu, który w Judaszu decydował o całości wybrzmienia jego postaci. Otóż liryzm to jest też cecha, którą może swoim postaciom Marcin Bosak przydawać na scenie. Głęboki liryzm, pogłębiony liryzm, dramatyczny liryzm. Myślę, że to jest dosyć duża, że ma ogromne możliwości. Myślę, że jeszcze ich wciąż nie wykorzystał. I choć coraz częściej mówi się, że aktor nie może wszystkiego zagrać, to ja uważam, że swoje ograniczenia aktor rozpoznaje, mierząc się z rzeczami, które są właśnie dla niego nie do zagrania. No jeszcze z czymś takim u Marcina się nie spotkałem, aczkolwiek widzę, że to trochę reżyserzy fundują mu swoje własne wyobrażenie o nim, proponują mu rodzaj amplua, któremu on na razie któremu potrafi sprostać znakomicie. Więc myślę, że potrzeba mu teraz reżysera, który zobaczy go jako na przykład bardzo lirycznego mężczyznę, albo uwaga, komika, bo jestem przekonany, że takie możliwości Marcin Bosak też ma. Jarosław Gajewski, twój profesor ze szkoły teatralnej sprzed lat 20 dzisiaj. Ciekawe, czy zgodzisz się z tą tezą, że ta rola w Judaszu cię określiła? Określiła może patrzenie na ciebie przez reżyserów? Trudno mi to tak ocenić jednoznacznie, ale prawdopodobnie tak. Myślę sobie, że te pierwsze role, w których nas może oglądać widownia, nie taka widownia tylko i wyłącznie z tej zamkniętej przestrzeni Akademii Teatralnej, no to jest coś, co później jakiś taki znak zostawia i być może wszystkie pozostałe role późniejsze też są jakąś próbą przełamania tego pewnego rodzaju stereotypu patrzenia na nas. Rola komediowa, której ci życzył, chciałby cię zobaczyć Jarosław Gajewski, jak tak przelatuje w tej chwili przed oczami, to właściwie jedną tylko mógłbym, i to też nie do końca, myślę o Orzenku, do którego za jakiś czas wrócimy w tej rozmowie. No tak, tak, no nie jest to do końca rola stricte komediowa, natomiast rzeczywiście o olbrzymim potencjale takim. Tak. Natomiast ta realizacja Gogola, realizacja zaproponowana przez Iwana Wyrypajewa miała taką głębię, której twórcy zwykle, po którą zwykle twórcy wystawiający Gogola nie sięgają. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Powstrzymam ciebie w tym momencie, bo dojdziemy za chwilę do Gogola z jeszcze innym materiałem filmowym. Okay. Przypomniałem się, rola twoja komediowa. Jarosław Gajewski poruszył ważny temat w kontekście twojego aktorstwa, temat sportu walki. Wiem, że miałeś złoty pas karate, prawda? Miałeś? Nie, to złotych pasów nie ma akurat w tym karate, które ja uprawiałem. Uprawiałem karate tradycyjne, natomiast nie zdobyłem pasa mistrzowskiego, gdyż wtedy trzeba było spełniać różne warunki. Też jakby chodziło o wiek, że po pierwsze
trzeba było być pełnoletnim. Ja zakończyłem taką zawodniczą karierę sportową tuż przed 18 i później była szkoła teatralna, która też mi uniemożliwiła takie intensywne... Inna walka tam była. Trenowanie, tak, tak, tak. Natomiast ten sport jest cały czas obecny w moim życiu. Zresztą moim, moim wielkim przyjacielem i takim... jakby to powiedzieć, takim wzorem do naśladowania i też jeśli idzie o pewien rodzaj męskości i jakiejś takiej postawy życiowej, jest cały czas Włodek Kwieciński, który jest obecnie bardzo ważną figurą w świecie karate, mówię w takim na światowym poziomie, gdyż był prawą ręką senseja Nishiyamy, który teraz to już kilkanaście lat temu odszedł i Włodek jest takim guru światowego karate tradycyjnego obecnie. Natomiast wiem, że miałeś taki plan, którego nie zrealizowałeś. Chciałeś napisać pracę magisterską na wydziale aktorskim, która połączyłaby Bruce'a Lee z aktorstwem, znaczy jego filozofię. Jego filozofię z aktorstwem. Tak, tak. Nie mogłem znaleźć promotora niestety do tej pracy, chociaż bardzo mnie to zainteresowało. Mało kto wie o tym, że Bruce Lee skończył filozofię w Waszyngtonie i jego filozofią podstawową było to, że nie ma stylu. I chciałem połączyć to, że tak samo jak w sztukach walki nie ma stylu, być może teraz to jest zinterpretowane źle, bo to, co się dzieje obecnie na tej arenie sztuk walki, te wszystkie, nie wiem, MMA i tak dalej, to już niewiele ma wspólnego ze sztukami walki, moim zdaniem. Natomiast Bruce Lee miał taką ideę, że nie ma stylu, że liczy się skuteczność. I myślę sobie, że w aktorstwie jest tak samo. Już tak bardzo skracając tę myśl, rozumiem, którą chciałem rozwinąć. Myślałem, rozumiem, że to byłoby jednak szerzej w tej pracy niż poza tą jedną myślą. Oczywiście, że tak. Natomiast jakby to było podstawowe założenie, tak. Które oczywiście można rozwijać i można bardzo długo rozmawiać o tym. Tak, bo jak rozumiem karate, czy w ogóle ćwiczenie karate, to z jednej strony, tak sobie to wyobrażam, harmonia... Jakaś harmonia ciała, ale też harmonia duchowa. Tak sobie tak rozumiem, że tak, jeżeli tak dobrze kombinuje, to gdzieś łączyłoby tak. No w karate tradycyjnym o to chodzi właśnie, żeby mieć pod kontrolą i to swoje ciało i żeby nas było stać na to, żeby działać precyzyjnie, niektórzy mówią z zimną krwią, ale żeby jakby precyzyjnie realizować plan pewien i żeby uzyskać spokój, który gwarantuje wygraną. Powiedziałeś przed tutaj na off the record, jak rozmawialiśmy przed chwilą, że zostało ci to dzisiaj ćwiczenie, znaczy przed rozgrzewanie się przed każdym przedstawieniem. Jest coś takiego rzeczywiście, bo to tak jak już ci powiedziałem, jest dowiedzione naukowo, że jeżeli mamy rozgrzane ciało, to na przykład jeżeli ktoś ma rozgrzane ciało i wchodzi do pomieszczenia i wejdzie też ktoś z nim, kto nie ma takiej rozgrzewki wcześniejszej, albo jest na przykład mu zimno, to zwracamy uwagę na tego, kto jest rozgrzany, że to jakby działa podprogowo. Tak samo myślę sobie, że na scenie nie tylko ta rozgrzewka jest istotna do tego, żeby móc się swobodnie na tej scenie zachowywać, ale też tak jest oczywiście, ale ma się inną energię, ma się wyższą energię dużo. Jak to ciało jest rozgrzane, jak jesteśmy, no nie wiem, jak bokser przed walką, który musi być rozgrzany i wchodzi już jakby na tę arenę walki rozluźniony. Myślę, że to samo trzeba sobie fundować przed wejściem na scenę, że wtedy są zupełnie inne efekty. Wróćmy do szkoły jeszcze teatralnej, bo jesteś jedną z niewielu osób, które... tutaj siedziały i w ogóle z tymi rozmawiałem, które mówią dobrze o warszawskiej szkole teatralnej. Mało osób mówi, czasem jakieś jedno nazwisko wymienia jako kogoś, komu coś zawdzięcza, ale generalnie mówią źle. Zacytuję tutaj ciebie. Ja trafiłem w szkole na takich ludzi, którzy mi wiele umożliwili. Myślę, że nie można tu uogólniać, że szkoła nic nie daje lub daje wszystko. Jak większość instytucji. Ważne jest to, żeby wchodzić z kimś w dialog. To jest bardzo ładne, idealistyczne, ale zapytam tak przekornie. Naprawdę z nikim nie miałeś problemu w tej szkole teatralnej? Szło ci tak jak po maśle? Wiesz co, ja myślę o sobie i mam wiele dowodów na to, że jestem szczęściarzem.
I wiedziałem, po co idę do tej szkoły. Było to spełnienie moich marzeń. Wiesz, ja pochodzę z Bałut, z robotniczej rodziny i nagle dostaję się na swoje wymarzone studia i bardzo precyzyjnie wiedziałem, co chcę osiągnąć. To znaczy, że starałem się zyskać takie narzędzia, żeby móc realizować ten plan w sposób precyzyjny. To znaczy dostać się do jakiegoś dobrego teatru i później grać. No z filmami, tam z serialami, no to jest jakby następna sprawa. I czułem się u siebie w tej szkole po prostu. I wysyłałem taką energię ciekawości i zaangażowania i dostawałem w drugą stronę bardzo dużo. Nie mogę powiedzieć, że nie wymienię żadnego profesora, nie będę na siłę szukał z którym bym się nie dogadał, bo wydaje mi się, że ta ciekawość uruchamia jakąś taką dobrą energię zwrotną. Oczywiście z niektórymi jest zawsze bliżej, nie z niektórymi dalej. Myślę sobie, że też nawiązałem przyjaźnie z profesorami, jak choćby z już świętej pamięci niestety Grażyną Matyszkiewicz, która bardzo mi pomagała przez cały okres studiów i wspierała mnie i mentalnie, i finansowo, i ta przyjaźń trwała aż do jej odejścia. Także nie, absolutnie nie znajduję niczego. Oczywiście można by dyskutować co do metod nauczania, ale to dopiero ta świadomość co do tego, że można inaczej, przyszła do mnie razem z rozpoczęciem pracy z Iwanem Wyrypajewem, że to jest jednak jakieś takie odkrycie dla mnie, że od tego momentu zupełnie inaczej zacząłem myśleć o tym, co robię. Czyli 10 lat po skończeniu szkoły. 10 lat po skończeniu szkoły, tak. I to zdecydowanie najważniejsze, takie rewolucyjne odkrycie i to spotkanie znakomite. Będziemy o nim mówić za chwilę, drugi raz już zaczynasz, ale dojdziemy do niego na pewno. Po skończeniu szkoły otrzymujesz angażement od dyrektora Piotra Cieślaka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Mówisz o tym przełomie, który się pojawił u ciebie przy Iwanie Wyrypajewie. Natomiast ja sobie założyłem, że ciekawe rzeczy w twoim aktorstwie, to jest moje założenie, nie twoje, że ciekawe rzeczy w twoim aktorstwie zdarzyły się kilka lat po skończeniu szkoły. To jest właściwie, kiedy do tego teatru przyszedł, już został za chwilę później dyrektorem, Paweł Miśkiewicz. I myślę tutaj o jego, zwłaszcza dwóch przedstawieniach, w których wystąpiłeś. I oczywiście później o spotkaniu z Krystianem Lupą. Zacznę chronologicznie. U Pawła Miśkiewicza występujesz w 2006 roku w przedstawieniu niemieckiej sztuki, a może szwajcarskiej, już nie pamiętam, czy Derek Dobrow jest chyba Niemcem, na pewno niemieckojęzyczna to jest. Chyba tak. Natomiast sztuka trochę przypomina dramat amerykański, więc to jest mylące rzeczywiście. Dzieje się w nieczynnej stacji benzynowej? Nie, to jest akurat Alicja. To jest akurat Alicja, o której też będzie za chwilę. Dzieje się na nieczynnej stacji benzynowej, a bohaterami są ludzie, którym nie wyszło, mówiąc tak najkrócej. Niezbyt udani, którzy żyją, rozumiem, jakąś nadzieją na zmianę tego życia. Trochę takie czechowowskie trzy siostry, które myślą o wyjeździe do Moskwy, który zmieni ich życie. Twój bohater do tego jeszcze uchodził za lekko opóźnionego w rozwoju. I teraz masz takiego bohatera, tam jest bardzo bogata galeria takich figur. Krali obok ciebie Katarzyna Figura, Władysław Kowalski, ważne role. Natomiast powiedz mi, czy wchodząc w skórę takiego bohatera, myślisz sobie na użytek twojej pracy, co zrobić, żeby ta postać nie tylko budziła litość i współczucie, bo on już jest poszkodowany. Jak pokazać go z innej strony? Czy przyjmujesz takie założenie? Czy to wychodzi w pracy? Czy jak to jest? Zupełnie chyba o tym nie myślałem, ale ciekawa w ogóle jest historia tego, jak ta sztuka się znalazła w repertuarze teatru dramatycznego. I rzeczywiście spotkanie z Pawłem Miśkiewiczem to jest jakieś takie bardzo ważne spotkanie dla mnie.
też otwierające mi inną przestrzeń. Ja mówię, wracam do Iwana często, bo on mi kompletnie, że tak powiem, wyciągnął ten dywanik spod nóg, tej pewności co do tego, jak poruszać się w tym zawodzie. I to było fantastyczne doświadczenie. Natomiast Paweł rzeczywiście, to po latach się dowiedziałem, że Paweł Miśkiewicz po pierwsze tak, widział wszystkie moje dyplomy. Dzięki niemu dostałem wyróżnienie na Festiwalu Szkół Teatralnych, to pamiętam. Jak podszedł do mnie, jeszcze nie wiedziałem w ogóle, kto to jest, bo tak bardzo się teatrem nie interesowałem wtedy, muszę przyznać, i powiedział mi, że dla mnie jesteś wygrany, pamiętam to. Później zaproponował mi czytanie sztuki, właśnie Alina na Zachód. Jeszcze wtedy to był Teatr Rozmaitości, późniejszy TR Warszawa. I w zupełnie innej obsadzie czytaliśmy to. Z tej obsady, która później była w Dramatycznym, była tylko Jola Olszewska, która miała niemą rolę. Ale pamiętam, że jeszcze to czytał Lech Łotocki, Ola Popławska, Aleksandra Konieczna. No zupełnie był inny skład. Co czytała, jak miała niemą rolę? No ona miała słuchawki na uszach i słuchała muzyki, Jola nie czytała nic, ale była. To było jakieś takie czytanie performatywne, zresztą bardzo ciekawie wyreżyserowane przez Pawła. I parę lat to trwało, zanim udało się rozpocząć próby w Teatrze Dramatycznym z zupełnie inną obsadą, ale równie ciekawą. Nie wiem, jakie miałem założenia na tworzenie tej roli. Nie wiem, co sobie wtedy myślałem, kompletnie tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam, że Paweł mi dawał olbrzymią swobodę i dawał mi też wielkie wsparcie w postaci akceptowania tego, co ja proponuję. I to jest super. A pamiętasz, bo mówiłeś też w wywiadach o tym, że cię zafascynowało, jak Katarzyna Figura pracuje nad tą rolą, była twoją partnerką, jaki rodzaj totalności w tym aktorstwie, tak, mówiłeś. Tak. Czy nie kusiło cię też, żeby w jakiś sensie pójść na całość, czy było to dla ciebie też jakimś drogowskazem, czy... No. Myślę sobie, że mieliśmy zupełnie inne zadania i ten Tom, którego ja grałem, był trochę obserwatorem tego świata. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście to, co w jednej scenie chyba tylko się tam wydarzyło, jakaś taka totalność, o której ty myślisz, czy zaryzykowanie jakichś dużych emocji, to następowało tylko w jednej scenie, zresztą z Kasią Figurą, jakiegoś takiego rozpadu świata tego chłopaka. Natomiast to było super przyglądać się, jak pracuje Kaśka. Ja ją uwielbiam do dzisiaj. Zresztą czuję, że z wzajemnością bardzo się lubimy i się kolegujemy. Natomiast Kasia wtedy przyszła do teatru po bardzo długiej przerwie niegrania w teatrze. I to było dla niej też duże ryzyko, dużo niepewności w tym było, ale ona tę niepewność przekuwała w coś bardzo, bardzo wartościowego i magnetycznego. I to super się to obserwowało. Drugie przedstawienie Pawła Miśkiewicza, o którym myślę, to Alicja. Według Lewisa Carrolla, ale to nie była Alicja w Krainie Czarów dla dzieci, tylko dla dorosłych. A może na pewno nie było to przedstawienie familijne jak Pipi, która była w tym samym czasie grana. Nie. To przedstawienie, które było takim rodzajem pewnego traktatu o pamięci, jakiejś takiej nostalgiczne przywołanie dzieciństwa, ale też było przedstawieniem, którym rządzą jak wspomnieniem, czy jak snem, reguły, osobliwe reguły logiczne. To znaczy, byliśmy tam właściwie, jeszcze nie miałbym to ubrać w jakieś słowa, surrealizm, prawda? Znaczy, na pewno nie było, ten świat nie rządził się regułami psychologii. I wszystko w tym świecie było... Myślałem, że użyła symetria, ale nie, ulega podwojeniu. Wszyscy tam występują w parach. Ty tam grałeś rolę razem dwóch bliźniaków, bliźniaków, wiadomo, bliźniaków syjamskich z Piotrem Polakiem, też występowaliście w parze. No tak, to był Dam i Dee. Tak, były dwie Alicje, dwie królowe, tak. Etc., etc. I powiedz mi, znowu też pewnie wyjściem jakimś jest szkoła teatralna. Nie wiem, w jakim sposób szkoła was przygotowuje, czy mogę powiedzieć, grania abstrakcji, poruszania się w tym świecie, którym
który jest surrealny, w którym te, powiedzmy, Stanisławski nie pomoże, w którym musicie w jakiś sposób inaczej budować postać. Jak ty w tym świecie się wtedy odnajdowałeś? To chyba było pierwsze takie twoje doświadczenie. Myślę sobie, że jak się gra w przedstawieniu, które można ocenić jako surrealistyczne, to nie można mieć w głowie surrealizmu, tylko niesłychaną precyzję. Więc to jest coś, czego w szkole można się nauczyć. To znaczy, wydaje mi się, że zawsze kontekst działa najsilniej, czy to jest teatr, czy to jest film. Więc ten kontekst w przypadku kreowania tej przestrzeni teatralnej, czy w ogóle kreowania tego świata, to jest zadanie reżysera, on buduje ten kontekst. Natomiast zadania, które dostają aktorzy, są bardzo precyzyjne. No dobrze, ale w tym świecie rozumiem, że też coś dla twojej pracy to znaczy, że jesteście cały czas bliźniacy syjamscy, więc we dwóch. Musisz się jakoś, budując tę postać, ty jako aktor, musisz się jakoś określać wobec niego cały czas. Czy tak jest? Mówię o tym przypadku partnera Piotra tak, Polaka. Tak, to wymagało bardzo dużej czujności. Myśmy się jeszcze wtedy z Piotrkiem dobrze nie znali. Natomiast pamiętam, że próbowaliśmy różne rzeczy, oczywiście różne improwizacje, bo od tego wychodziliśmy. I w pewnym momencie asystentka Pawła powiedziała, że wiecie co, wy po prostu musicie iść na piwo. No i zaczęliśmy się po prostu kolegować też poza teatrem i z tego wyniknęła fajna przyjaźń i mieliśmy dużo zabawy. No, znaczy folgowaliśmy sobie tam na scenie, po prostu pozwalaliśmy sobie na jakieś dzikie improwizacje i to było... Ale już w trakcie przedstawienia? Tak, tak. No a jak się to ma do... Niszczyliście struktury gotowej? Jeszcze raz powiem. Niszczyliście gotowej struktury przedstawienia? Nie, no w ramach jakiejś przyzwoitości wobec kolegów po pierwsze i w ramach tego zadania, które było określone oczywiście, ale to co robiliśmy, pewien rodzaj, nie wiem, wygłupu, który sobie fundowaliśmy, no to już jakby Paweł nam oddał tę przestrzeń, całe szczęście. Znaczy całe szczęście dla nas i dla fanu grania tego przedstawienia. W 2009 roku, idąc chronologicznie, spotykasz się w pracy, jak też mówiłeś w wywiadach, było to twoje marzenie i dostajesz tą propozycję od Krystiana Lupy. Pierwsza część z zaplanowanego tryptyku Persona, Merlin, historia Merlin Monroe. To się działa jakiś czas temu Merlin na tym miejscu, gdzie ty teraz siedzisz. Opowiadała ze swojego punktu widzenia tę historię. Natomiast ja chciałam zapytać o tę przygodę ciebie. Ale zanim zapytam, zobaczymy fragment tego przedstawienia. Nie ten, o którym myślisz. Ja jeszcze nie pomyślałem o żadnym. Poproszę o trzeci fragment. Chociaż już teraz pomyślałem. Śpisz już? Ale nie zupełnie. Trochę się boisz. Nie musisz. Ja z nimi pogadam. Ja ich przekonam. Ja ich powstrzymam, kiedy będą chcieli wejść. Co robisz? Patrzysz jak śpię! Czekaj! Co tam masz w głowie? Czego chcesz? Śniłeś mi się. W nocy nie mogłam zasnąć. No, wiem. Wiesz? A skąd wiesz? Też nie mogłem.
poduszce był twój zapach. I tak leżę. I nagle dalej leżę. I dalej jest twój zapach. A ty jeździsz w koło na rowerze. Pytam, co tak jeździsz? Ty nagi jeździsz na rowerze. Jak w kieracie. Pomyślałam, że śpię, bo ty jeździsz. Pracujesz na mój sen. A gdzie jeździsz na rowerze? Tam. Gdzie nie ma ludzi. Jest pusto. Co tam robisz? Powiedziałeś, że Christian Lupa, nie mi powiedziałeś, ale powiedziałeś wcześniej, jest dla ciebie wzorem reżysera teatralnego. Na czym ta wyjątkowość polega pracy z Lupą? No to pierwszy raz tak poczułem, że ktoś mnie zabiera w taką podróż i tak precyzyjnie mi pokazuje, jak wygląda ten jego świat, do którego on zaprasza. I rzeczywiście to praca z nim to jest, nie wiadomo kiedy się to dzieje. Jest to długi proces. Ja pamiętam, że dołączyłem do obsady dosyć późno, bo wcześniej, pamiętam, miałem premierę też bardzo dla mnie ważną z Radkiem Rychcikiem. To były fragmenty dyskursu miłosnego i ja dołączyłem do obsady jakoś tak w ostatniej chwili. Pamiętam, to na początku był work in progress we Wrocławiu na festiwalu i później dopiero po jakimś czasie premiera w Warszawie. Natomiast to pierwszy raz spotkałem się z takim, jakby to powiedzieć, jakimś takim, no może to nie jest rodzaj transu, ale jakiejś takiej przestrzeni, która już nie jest do końca przestrzenią teatralną, tylko tam bardzo było brane pod uwagę to, jakie my mamy przeżycia, jakie energie mamy indywidualnie i jak one się spotykają, jak się zderzają ze sobą albo jak się przenikają. To jest, Krystian jest takim poetą, mogę powiedzieć, z mojej perspektywy. Czułeś się wykorzystany przy tej pracy, jeżeli się wchodzi w grzebie się w twojej prywatności, w twojej psychice? Wiesz co, no to jest zawsze ile chcesz dać z tej prywatności. Ja nie jestem jakby taki skory do wyprzedawania się ze swojej prywatności, wręcz przeciwnie. Ale tutaj ktoś mi pozwolił coś zaryzykować, coś dziwnego, coś, znaczy tak to było interpretowane, coś dzikiego. Na tamtym etapie to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Czy ta postać tego chłopaka, który jest zachwycony Merlin, ale ta Merlin jest dla niego właściwie też mitem, jest jakimś ciałem, jest, no nie tak, dostrzega w niej człowieka, prawda? Na tym widzi właściwie ciało, jest nią zachwycony. Powiedz mi, czy ta postać, jak domyślam się, w dużym stopniu powstawała z improwizacji, czy ty już miałeś gotowy tekst w ramach tego gotowego tekstu? Nie, to było tak, że rzeczywiście Krystian nad tym przedstawieniem, zresztą też nad następnym przedstawieniem, gdzie ja byłem w próbach, myślę sobie o ciało Simon, musiałem zrezygnować, bo no, to była trudna decyzja, ale dostałem wtedy propozycję od Agnieszki Holland, to był film W ciemności i poprosiłem Piotrka Polaka, z którym się bardzo przyjaźniłem, żeby zrobił zastępstwo za mnie i to się udało fantastycznie. To też było ciekawe, że jakby widziałem swoją improwizację później, którą realizuje Piotrek, to też ciekawe doświadczenie było. Ale tak samo było przy Merlin, że my improwizowaliśmy, mało się znaliśmy jeszcze wtedy z Sandrą, więc jakby wstyd był tak dosyć duży do pokonania. Pierwszy raz jakby pracowałem w ten sposób, że całość sceny powstaje z improwizacji i bardzo dużo z niej i zostało, że tak powiem, wstawione do przedstawienia. Ten wstyd polegał
na czym mówimy, o tabu na gości, które trzeba, bo występowaliście po prostu oboje nadzy tam w wiesz co, tak, momencie. No to, to każdy ten pierwszy raz, myślę sobie, jest trudny, jakby to nie brzmiało i tu rzeczywiście było tak, że później się śmiałem, bo my dużo wyjeżdżaliśmy z tym przedstawieniem, więc śmiałem się, że jeżdżę na Golasa na rowerze po świecie i trochę tak było tutaj w tym przypadku. Reakcje były bardzo dziwne. Właśnie przypomniałem sobie, że w ogóle bardzo dobrze to przedstawienie było przyjmowane, ale na przykład graliśmy w Hongkongu i była kompletna cisza, że gdzie widownia w ogóle nie reagowała i na tej scenie, gdzie podczas tej sceny, kiedy ja jeżdżę na Golasa na rowerze, była totalnie na cisza i tylko taki damski chichot nerwowy na przykład i później znowu cisza. I, ugotowałeś się? Słucham? Ugotowałeś się? Nie, 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 nie. Nie, ale no to tak, to więc myślę, że tak, to z tym, żeby się odważyć w improwizacji, żeby też, nie wiem, się rozebrać przed koleżanką, której się jeszcze dobrze nie zna, myślę, że to było i dla mnie wstydliwe i dla Sandry też. No tak, ale to jest z jednej strony tabu na gości, a z drugiej strony tabu też, rozumiem, jest jakieś obnażenie się psychiczne, chociaż tak, mówi, że nie wyprzedajesz się za bardzo. Tak, wstyd? Też wstyd? No wiesz, no to jest jakaś takie ryzyko, że żeby tam wpuścić jakieś światło w te meandry, w te zakamarki, w których są różne demony, bo każdy je ma, tak sobie myślę. I z tym, że ja czułem się z tym bezpiecznie. Czułem się z tym bezpiecznie, czułem, że jakby Krystian nad tym czuwa i w taki czuły sposób się do nas wszystkich odnosił, więc to jest jakby dajesz komuś tam takiemu zaufanie. Ale jak to jest, że jak powiedziałeś, że nie jesteś skory do wyprzedawania tej prywatności, ile możesz dać, myślisz sobie, zakładasz tyle i tyle mogę dać lupie, więcej się nie posunę. Jak ten mechanizm działa? No to tak nie działa. To tak jak jest, jak poznajesz kogoś, no to w trakcie tej, w trakcie tego procesu, w trakcie tej rozmowy dowiadujesz się też tego o sobie, ile chcesz dać w te relacje, ile chcesz włożyć, a są takie relacje, w których od razu widzisz, że nie chcesz dać. No to jakby tutaj u Krystiana jest taka swoboda, że on cię tak, nie mówię, że fizycznie, ale że on tak cię przytula do serca. No, to jest jakby to było też nowe dla mnie bardzo doświadczenie i bardzo ciekawe, żeby zabrać się z nim w tę podróż. Raczej nie tylko z nim, tylko ze wszystkimi, którzy grali w tym przedstawieniu. To jest ciekawe, bo aktorka grająca główną rolę w przedstawieniu, z którego się musiałeś wycofać i zastąpił Piotr Polak, twierdzi zupełnie inaczej. Myślę o Janie Szczepkowskiej. No oczywiście. Oczywiście, znaczy jakby to jest prawo każdego twórcy do tego, żeby postrzegać tę rzeczywistość twórczą, żeby to na różne sposoby się to może odbywać. Natomiast no wiesz, ja też nie wiem, jak to było przy tym drugim przedstawieniu, bo ja się wycofałem zaraz po improwizacjach, więc ja już nie uczestniczyłem w tym procesie próbowania na scenie, bo to już robił Piotrek. Praca w teatrze dramatycznym, która to dekada, którą tam spędziłeś, to były nie tylko sukcesy, nie tylko splendory, ale też zwłaszcza za dyrekcji Pawła Miśkiewicza powstało tam kilka przedstawień, które jedne zatrzymały się na etapie prób, zdaje się, nie weszły, nie ujrzały premiery światła dziennego, albo ujrzały światło dzienne i po kilku przedstawieniach po prostu padły. Chciałem zapytać o ten rodzaj energii, którą wkładasz w coś, w co nie rokuje. Czym uczestniczysz? No akurat nie chcę rzucać tytułami, ale niech będzie. Na to powstaje przedstawienie pornografii w reżyserii Grażyny Kani, które schodzi po kilku przedstawieniach, kończy je dyrektor Paweł Miśkiewicz, kończy po Grażynie Kani. Natomiast no, tutaj siedząca przed tobą Agata Kulesza opowiadała, że czuliście się, ona mówiła w swoim imieniu, upokorzeni w tym, że widzowie wychodzą w trakcie tego przedstawienia i słyszycie komendę od reżysera, że spróbujcie wejść z nimi w interakcję. Powiedz mi, jak się czułeś w tego typu sytuacjach? Czy miałeś poczucie użycia swojej osoby w nie, w, w, w,
no w jakimś celu, nie chcę powiedzieć w niecnym celu, ale no wykorzystania, to znaczy, że jesteś... Ale mówisz o tym przedstawieniu pornografii? Może mówię w ogóle, mówię o, bo takich projektów było kilka w Teatrze Dramatycznym, z tego co no, wiem. Rzeczywiście... Zdarzyły ci się takie historie? No, tak, no w tym ten projekt pornografii, ja przede wszystkim nie lubię, jak ktoś jest taki ostry i rości sobie prawo do posiadania racji, a potem rzuca ręcznik i jest jeszcze w trakcie niemiły do mówisz o reżyserce, tak? Tak, tak, tak. Jakby nie darzę dużym szacunkiem Grażyny Kani, to mogę powiedzieć wprost. No, ale już nie będę się rozwijał dalej. No. Kiedy to ciekawe? No wiadomo, że takie rzeczy są ciekawe, no ale no, najgorzej jest tak, jak ktoś... udaje najmądrzejszego, a potem się okazuje, że tam w środku nic nie ma. No to tu jakby w przypadku tworzenia tego przedstawienia to właśnie się okazało dokładnie tak, że tak powiem w sposób delikatnie mówiąc niegrzeczny i arogancki się traktuje twórców, którzy mają realizować twoją wizję, a potem okazuje się, że ta wizja się kompletnie rozleciała. To znaczy, że to jest jakieś oszustwo. No to nie jest fajnie znaleźć się w takiej sytuacji. Myślę sobie, że i tak włożyliśmy bardzo dużo później energii w to, żeby w 5 dni z Pawłem uratować to przedstawienie, żeby w ogóle doszło do skutku. I myślę sobie, że te 5 dni to były najciekawsze dni w całym tym procesie powstawania tego spektaklu. To jedno. Rzeczywiście, jedno mi się kojarzy jeszcze a propos Agaty, że omal prawie, że zagraliśmy w tym przedstawieniu. Jakiś fragment próby został nagrany i później użyty. Według Elfriede Jelinek to tak? Tak, tak, tak. Już nie pamiętam, co to było dokładnie. Natomiast śmierć dziewczyna? Tak, śmierć dziewczyna, tak. No i rzeczywiście my z Agatą kompletnie się nie dogadywaliśmy z tą reżyserką, która przyjechała z Niemiec. O Boże, nie chcę być taki straszny dla niej, no. Nie ma co. W każdym razie jej nie szło. Nie szło jej i nic z tego nie wyszło. Ja tam w trakcie prób wziąłem kamerę, zacząłem to nagrywać, żeby jakby sprawdzić w ogóle, co to jest za przestrzeń, co ona nam proponuje, no ale nie potrafiliśmy znaleźć kompletnie wspólnego języka. Byliśmy z Agatą bezradni, to znaczy nie wiedzieliśmy kompletnie, co robić. A powiedz mi, tego typu historie, czy one coś wnoszą do twojego zawodu poza poczuciem frustracji? Czy to jest jakieś paliwo, czy cokolwiek z takiego nieudanego projektu może ci się przydać, może można przerobić na coś pozytywnego później myślę w pracy? Myślę sobie, że to tak samo jest jak takie trudne momenty, czy też momenty, które można nazwać porażkami w życiu albo trudnymi doświadczeniami. Tak samo jest w teatrze, że takie doświadczenie jest cenne pod warunkiem, że się wyciąga z tego wnioski. Bardzo lakoniczny jesteś w odpowiedziach. Bo nie chcę być bezwzględny i okrutny, no właśnie, bo to nie ma sensu być bezwzględnym i okrutnym. No jest tyle okrucieństwa na świecie, że po co mamy sobie to fundować w tej przestrzeni, którą wszyscy lubimy. No bo ja rozumiem, że to wynika z jakiejś nieudolności twórców, a nie z ich złej woli. Nie ze złej woli, tak. To przejdźmy, ponieważ w swojej 20-letniej blisko karierze byłeś w kilku teatrach, nie tylko w Teatrze Dramatycznym. W 2012 roku twoja profesorka z Warszawskiej Szkoły Teatralnej, druga profesorka obok Jarosława Gajewskiego, Agnieszka Glińska, obejmuje Teatr Studio, przeorganizuje cały zespół. Wchodzisz do tego zespołu. No i dochodzimy do tego tematu, który już sygnalizowaliśmy kilkakrotnie. Ty też powiedziałeś mi off the record, że tak naprawdę tam trafiłeś, bo Iwan Wrypajew chciał cię w Orzenku. To prawda. I... My umawialiśmy się z Iwanem już na inną pracę, nad jego innym tekstem. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Uważam, że to jest jeden z najlepszych jego tekstów, myślę o pijanych. To jest chyba najlepszy tekst, jaki czytałem w ogóle, dramatyczny. Najpiękniejszy, najbardziej dotkliwy. A przez to, że już w szkole się przyjaźniłem z Karoliną Gruszką, no więc to koleżeństwo, a potem przyjaźń z Iwanem się szybko nawiązało, no i okazało się, że na płaszczyźnie zawodowej też nam jest bardzo po drodze. To zanim
będziesz kontynuować. Wysłuchajmy, co mówi na ten temat Karolina Gruszka i zobaczmy fragment o Żenku w reżyserii Iwana Wyrypajewa z Teatru Studio. Rok 2013. Poproszę o czwarty fragment filmowy. Myśmy się właściwie mijali na tych studiach. Już za moich czasów nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy co roku rocznik dzieliło się na dwie grupy. No i w ramach tej grupy robiło się jakieś tam zadania aktorskie. I my nigdy nie byliśmy w jednej grupie. Dopiero na trzecim roku zrobiliśmy razem Witkacego, ale nawet wtedy nie mieliśmy w sumie za dużo scen razem. Niemniej jednak, jak to na roku, chodzi się na wszystkie swoje egzaminy. No ma się też jakieś zadania fizyczne, jakieś tam tańce, szermierki, razem teoretyczne zajęcia, no więc jakoś tam się oczywiście nasze losy przecinały. No poza tym kumplowaliśmy się właściwie od początku blisko. Więc mogę opowiedzieć o tym, bo na każdym roku składa się na temat każdego kolegi i koleżanki jakaś opinia, która krąży. Te opinie są różne. No i na temat Marcina krążyła taka opinia. I to trochę nuda będzie teraz. Bo tak, Marcin to był ten chłopak, który po pierwsze ma super warunki i wszyscy to wiemy, że on świetnie wygląda, że ma taki mrok w spojrzeniu, taką tajemnicę. Poza tym ma świetny głos i dykcję i właściwie w ogóle nie musi nad tym pracować, bo ma to od urodzenia. My tam wszyscy, ja przyszedłem do szkoły i ledwo mówiłam, dla mnie nie było słychać. Ktoś tam seplenił, ktoś miał jakąś gwarę. Marcin nic, on po prostu już to miał na pierwszym roku. Poza tym bardzo dobrze śpiewał, co też było jakimś takim kolejnym. Pamiętam, jak śpiewał Brechta na przykład. No i a do tego jeszcze był pracowity, wszyscy mówili, wstawiali go za przykład, jaki to pracowity chłopak, a jeszcze koleżeński, wszyscy go lubili. Także, tak jak powiedziałam na początku, nuda. I była taka obiegowa opinia też, że no kto jak kto, ale on sobie w tym zawodzie na pewno poradzi. I jak były te takie co pół roku spotkania przed gabinetem dziekana i wszyscy się zastanawiali, czy wylecą z tej szkoły, czy nie, to Marcin był w tej grupie, co to wiadomo było, że nie ma się czym przejmować. No więc tak. Natomiast jeżeli chodzi o nasze spotkania zawodowe, to później już po szkole, to spotkaliśmy się właściwie 10 lat po zakończeniu szkoły. I było to spotkanie ciekawe o tyle, że reżyserował mój mąż Iwan Wyrypajew i robiliśmy w Teatrze Studio Gogola Ożenek. Marcin grał pod Kolesina, ja grałam Agafię wtedy i wtedy już mieliśmy dużo scen razem. I ja to bardzo dobrze wspominam, to znaczy na początku bałam się tego spotkania, dlatego że wiedziałam też jaki styl pracy ma mój mąż. On jest Rosjaninem, jest do tego dramaturgiem, w związku z czym u niego po pierwsze podejście do teatru jest kompletnie inne niż to, do czego my byliśmy uczeni w szkole. No i co później, czego wymagali od nas w różnych teatrach. On jest absolutnie przeciwko teatrowi psychologicznemu i wchodzeniu głęboko w postać i roztapianiu się w swojej postaci. Jest za takim kontaktem bezpośrednim z widzem. A poza tym jako dramaturg, no to na pierwszym miejscu jest wcale nie aktor, tylko tekst. I ten tekst na scenie ma brzmieć. I pracując z aktorami w Polsce, nie zawsze, zwłaszcza na początku, kiedy Iwan dopiero przyjechał, nie zawsze potrafił znaleźć wspólny język z aktorami. Więc zastanawiałam się, jak to będzie w tym przypadku z Marcinem. I byłam pod dużym wrażeniem i zastanawiałam się skąd, dlaczego tak jest, że właściwie od początku Marcin miał w sobie jakąś taką ogromną otwartość na Iwana i na jego myślenie o teatrze, co nie było takie oczywiste, bo w przypadku tej pracy było sporo takiego niezrozumienia między zespołem a reżyserem, wynikającego z takiej niemocy zrozumienia. I nie każdy chciał pójść dalej i się rzeczywiście otworzyć, zaufać. I sobie myślałam, skąd to jest. Myślę, że Marcin był wtedy już po doświadczeniach w Teatrze Dramatycznym z Pawłem Miśkiewiczem i z Krystianem Lupą. I taka odwaga w szukaniu została mu gdzieś tam zaszczepiona. No plus pewnie jakaś jego taka wewnętrzna potrzeba, którą po prostu sobie naturalnie ma. No i efekt tej pracy, jak przypominam sobie rolę Marcina,
No to ja uwielbiałam z nim grać te sceny. On jakoś tak trafił w tę postać. I pamiętam szczególnie jego ostatni monolog pod Kalisina w Ożanku, kiedy on z takiej decyzji, że właśnie teraz weźmie ten ślub, dochodzi powoli do tego, że może jednak nie, no i w rezultacie rezygnuje. I to było tak śmieszne, i że właściwie po każdym, ten monolog był długi, i właściwie po każdym zdaniu na widowni były salwy śmiechu, a jednocześnie było coś w tym super wzruszającego. I pamiętam, że ja wychodziłam na scenę zaraz po tym monologu i zawsze stałam w kulisach i słuchałam. I za każdym razem tak samo się śmiałam w tych samych momentach, które już znałam. I w tych samych momentach się wzruszałam. I właściwie wychodząc na scenę już nic nie musiałam robić, bo już byłam tak naładowana emocjonalnie, że to samo działało. Rzeczywiście! Czym byłem dotychczas? Czy doceniałem wartość życia? Nie! Nie doceniałem! Niczego w ogóle nie rozumiałem! Na czym spełzły moje lata kawalerskie? Co robiłem? Co znaczyłem na świecie? Żyłem, chodziłem do departamentu, jadłem obiad, spałem, słowem pustka i przeciętny, najzwyklejszy człowiek. Teraz dopiero widzę, jak głupi są mężczyźni, którzy nie chcą się ożenić. Ilu tych ślepców na oku! Gdybym był panujący w jakimś kraju, ogłosiłbym rozkaz, że każdy, bez wyjątku, musi się ożenić, żeby w całym moim państwie nie było ani jednego nieżonatego. I pomyśleć, że już za kilka minut będę po ślubie i już szczęście jak z bajki, którego nawet wyrazić nie sposób. Słów nawet znaleźć nie można, aby je wyrazić. A niech tam kto co chce mówi i strach człowieka bierze, kiedy tak o tym pomyśli. Związać się bądź co bądź na całe życie, na zawsze. Potem już nie ma ani wymówki, ani skruchy. Nic. Wszystko skończone. Nawet teraz nie wolno się już cofnąć, za chwilę do ołtarza i wyjść nie można. Dorożka czeka przed domem i wszystko gotowe. Czyżby doprawdy nie można było wyjść? Nie da rady. Za drzwiami wszędzie stoją ludzie, zapytają dokąd, po co. Żeby tak przez okno. Nie można, nie wypada i za wysoko. No, nie jest znowu aż tak bardzo wysoko. Sam tylko niziutki fundament, ale nie mogę przecież bez kapelusza. Nie wypada. Zresztą, dlaczego by nie spróbować bez kapelusza? Co? Spróbuję. Błogosław, Panie Boże. Nigdy tego nie widziałem. No bo byłeś na scenie. No właśnie. Dużo tematów się w związku z wypowiedzią i z tym fragmentem. Może no powiem Ci, że tak, że bardzo to miłe, co powiedziała Karolina. Bardzo. Ale powiedz, no dobrze, ale teraz Ty powiedz, czy zacznijmy od tego, dlaczego Kamień Milowy był Lupa ważny jako artysta, jako wzorzec reżysera, a później po latach Iwan Wyrypajew. Powiedziałeś, że zabrał ci ten dywanik spod nóg. Mm-hmm. O co chodziło poza tym, że
grałeś po raz pierwszy, znaczy nie, też nie po raz pierwszy, ale te reguły teatru psychologicznego, o którym też mówiła Karolina Gruszka, jego nie interesują, że prezentujesz postać. Widzieliśmy fragment przedstawienia, ono było grane bardzo formalnie. Gdzieś pewnie stylistycznie kojarzyło się z komedią dell'arte, prawda, przez niektóre postaci, może przez takie prowadzenie bardzo, bardzo ostre, bardzo wyrazista była ta forma. Dlaczego to Kamień Milowy był, ta współpraca? Dlaczego do niej wracasz? Myślę sobie, że bardzo dobrze oddaje to takie zdarzenie, które można już jako anegdotę opowiadać, że w trakcie już prób do Iwana podszedł Mirek Zbrojewicz, mój przyjaciel serdeczny. Zadał mu kilka pytań, Iwan mu coś odpowiedział i później już słyszałem dalszy ciąg wypowiedzi, który Mirek powiedział tak. Ale to poczekaj, to ty mówisz mi teraz, że żebym wyrzucił wszystko, czego się nauczyłem w szkole i wyrzucił wszystko, całe moje doświadczenie wieloletnie na scenie, w filmie i tak dalej. I Iwan na to spokojnie powiedział tak. I to jest właśnie to, że uczy nas się metoda, którą się, nie wiem, czy to jest metoda, ale sposób, w który się uczy w Polsce, jest bardzo oparty na tym, co Iwan nazywa eksperymentem, czyli na metodzie Stanisławskiego. Mówi o tym śmiało, że to jest nieudany eksperyment wbrew zasadom teatru. Może ja tu dodaję już to zdanie, wbrew zasadom teatru. Że tradycja tego jest, powiedzmy, jest to 100 lat, 100 parę lat. Natomiast tradycja teatru szekspirowskiego polega na tym, że stawało się na scenie, aktor świadomie stawał na scenie, z całą świadomością tego, że ma przed sobą widzów i opowiada im historię, że teatr to jest opowiadanie historii. Mało tego, był ubrany w te koturny, wszystkie te szaty i jakby aktor wygłasza tekst i pokazuje postać. Zmienia głos, porusza się w charakterystyczny sposób. I jakby to jest to, co nie do końca się precyzyjnie wyrażam, ale Iwan mówi, że to jest, że postać się pokazuje, to znaczy z całą świadomością staje na scenie ja, Marcin, i pokazuje państwu postać. Nie gram jej. Ja nie jestem Hamletem. Mi nie umarł ojciec. Czy trochę też tak go ktoś Holobek. Nie zabił. Trochę tak jak Gustaw Holobek grał z dystansem. Tak. Czy to nie jest to? I to nie jest żaden dystans, bo paradoksalnie, jeżeli się dobrze opanuje tę metodę, a w drodze się jest cały czas jest się w procesie, to dochodzi się do bardzo mocnej, psychologicznej iluzji. Bo to jest to, co mówił Brando. To nie w aktorze się to wydarza. To w widzu się wydarza to. To widz przeżywa. Aktor nie musi przeżywać. Aktor ma wytworzyć iluzję zdarzenia. Nas się uczy w szkole, i to uważam można by było zmienić, wchodzenia w postać. Nikt nie uczy wychodzenia z postaci. Wszystkie konsekwencje zostają w tym człowieku, który wszedł w postać. To on musi sobie później z tym poradzić. Z całą tą emocjonalnością, którą trenował, z wszystkimi tymi monologami, które napisał, z wszystkim tym, co sobie powkładał do tego plecaka. Iwan proponuje coś bardzo zdrowego. Ja, Marcin, pokazuję państwu taką i taką postać. Ona mówi takim i takim głosem, tak się porusza i spotkało go w życiu to i to. I ja wam opowiem, co go spotkało. Tak samo jak w sekundę wskakuję w tę postać, a mam narzędzia, bo jestem wykształconym człowiekiem w tym kierunku i mam też jakby rozbudzoną emocjonalność i jakby używam świadomie wszystkich tych środków, żeby zbudować przed waszymi oczami, waszym zdaniem, psychologiczną prawdę postaci. A ja nie wchodzę wcale w psychologię tej postaci. To jest iluzja. My zapominamy o tym, że to jest iluzja. Wiele dramatów się wydarza przez to, że ludzie wchodzą w postać i z niej nie wychodzą. Kuglarz. I noszą później, słucham? Kuglarz. Noszą później ze sobą wszystkie te postaci. Jaki to jest ciężar, wyobraź sobie. A tu nie. Ja zacząłem to próbować później na przykład na planie w momencie, kiedy miałem do zagrania trudną scenę. Miałem taką trudną scenę na przykład w serialu Kruk, że w człowieka wchodzi demon, wychodzi z niego jakiś krzyk.
Jak to psychologicznie przeprowadzić? No można się kompletnie zrujnować. Myślę sobie, aha, co by Iwan mi powiedział? Wejdź przez krzyk. Ale jak? Od razu wejdź, kurwa, na 100% w krzyk. Możesz skłamać 5 razy, ale za 6 razem wejdziesz w ten stan. Po prostu wejdziesz mocno w ten stan, krzycząc. Tak samo jest ze wszystkimi innymi emocjami. Ze śmiechem, ze łzami, z dramatami i tak dalej. Pozwól sobie na to, żeby sfałszować, żeby skłamać. Ale wejdź w sekundę w ten stan. To jest uwalniające. To jest naprawdę najlepsze, co mnie spotkało w tym zawodzie. Czy w kolejnych rolach za każdym razem to, od 2013 roku, mówię o rolach teatralnych, za każdym razem wchodziłeś, korzystałeś z tej metody? Tak. Staram się. No, staram się. Czasami błądzę. Ale to jest podstawa, uważam, że od tamtego momentu to jest podstawa uprawiania mojego zawodu przeze mnie. To jest totalnie uwalniające. Czy to jest teatr, czy to jest kino, czy to jest serial. To jest pokazywanie postaci. Ja nią nie jestem. Nie to, że sobie nie zadaję trudu, bo jakby konstruowanie tego, jak ta postać mówi, jak się porusza, a co sobie mogła pomyśleć, to jest jakby to samo, czego nas uczą przy okazji tej metody Stanisławskiego, to jest to samo. Proces jest ten sam, a co on robił wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Ta droga prowadzona przez intelekt jest ta sama. Wszystko, co nas uruchamia. Ale ja nigdy tego nie nazywam w ten sposób, że wchodzę w postać. Ja wam ją pokazuję. Ja jestem cały czas Marcinem Bosakiem, który pokazuje wam postać. Czyli tak było już w przypadku też i monodramu? Zdecydowanie. Zdecydowałeś się... Ty się zdecydowałeś, bo to był twój wybór. Mhm. Myślę o Rahat Łukum, Jana Wolkersa, bo tak. Zrobiliście razem z Sebastianem Chondrokastasem adaptację. Tak. I powstało przedstawienie monodramu właśnie w Teatrze Studio. W swoim czasie bardzo głośna książka, nie użyję słowa kontrowersyjna, bo to słowo nic kompletnie nie znaczy. Wiesz, ona była uznana za kontrowersyjną. Ona trochę przeszła w cieniu kompleksu Portnoya, bo rok wydania jest ten sam, 69. Natomiast uważam, że ona jest bardziej dzika niż kompleks Portnoya. Jest to historia rzeźbiarza, artysty, jego relacji z kobietą. Książka jest, jakby to powiedzieć, łamie tabu, nie tyle mówienia o miłości, ale o seksie, który jest częścią miłości. I stąd skandal. Wolkers sam był rzeźbiarzem, prawda? To też to jest historia, jakby historia autobiograficzna, oczywiście. Tak. Był nie tylko rzeźbiarzem, był też malarzem. I no niestety chyba tylko dwie powieści są przetłumaczone na polski. To jest Rahat Łukum i Powrót do Odegast. Nie wiem, jak to się czyta. Natomiast to jest z kolei o relacji z ojcem. Świetna książka, trudna też bardzo. A Rahat Łukum jest to jego powieść autobiograficzna. No rzeczywiście ta Olga weszła w pewnym momencie w jego życie, a później z niego zniknęła w dosyć bolesny sposób. Uważam, że to jest na pewno najbardziej dzika książka, jaką czytałem w życiu. Dziwnie zresztą to się zaczęło, bo właśnie Karolina, która tutaj była, poznała mnie z takim panem, który ma swoje wydawnictwo w Łodzi, który wydaje jako audiobooki książki tylko te, które mu się podobają. I wiem, że tę książkę wcześniej zaproponował, żeby to czytał Adam Woronowicz. Adam był tuż po filmie Popiełuszko, stwierdził, że troszeczkę nie może tego zrobić teraz. No i Karolina mówi, a może Marcin by to przeczytał. Ja zacząłem to czytać i mówię, Boże, co to jest? Co to jest? To znaczy odrzuciło mnie na początku kompletnie. Nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać. I no już jakby od czwartego, piątego rozdziału zobaczyłem, że to jest pierwsze wrażenie tylko. No i już jakby kończąc tę książkę, no płakałem co chwilę. To znaczy to jest o takim ładunku namiętności, to jest o takiej jakby dzikości tego uczucia, które jest najpiękniejszym uczuciem, jakie nas spotyka w życiu, że zadzwoniłem do Sebastiana, mówię, Sebastian, mamy dynamit, no, mamy dynamit. To jest po prostu taki ładunek, żeby tylko umieć dobrze to opowiedzieć. No i my napisaliśmy i scenariusz filmowy z tego na nowo.
Bo jak wiadomo, w Holandii jest to bardzo znany tekst i to był debiut Rutger Verhoevena. Hauer tam grał, prawda? To był debiut Verhoevena, tego pana od Nagiego Instynktu, i debiut Rutgera Hauera, tak. Ja, film jest taki sobie, moim zdaniem, ale jest dużo większy potencjał w tej książce niż to widać w tym filmie. Natomiast tak, no to jest o tej dzikości miłości, potędze miłości i tego, jak namiętność może spalić wszystko. No. Stawię kropkę w tym momencie, znaczy w momencie Rahatłuku. Natomiast w studio zetknąłeś się również i to dwukrotnie, wystąpiłeś w adaptacjach amerykańskiej powieści, popularnej, klasyki powieści. Nie powiem wcale kryminalnej, bo poza taką replay nie do końca uchodzi. Chociaż Patricia Highsmith była autorką bardzo poczytnych kryminałów. Niemniej utalentowany pan Ripley, później Ripley pod ziemią, dwa przedstawienia Radosława Rychcika, dwukrotnie wcieliłeś się, nie wiem, czy to słowo wcielić się mi czasem ochrzaniają, wszedłeś w skórę też, nie? Próbowałeś przedstawić postać, przedstawić postać, ty jako Marcin Bosak próbowałeś przedstawić Toma Ripleya. Za tą książką, za tą postacią mamy też taki bagaż w historii kultury popularnej. To znaczy, z jednej strony niedawny film Antoniego Minghelli, nie wiem jak się wymawia, jego nazwisko już nie żyje, reżyser, czyli film, w którym twoją rolę grał Matt Damon, ale też wcześniej, co starsi jeszcze pamiętają pewnie, W pełnym słońcu z Alain Delonem. No tak, tak. I ten Tom Ripley w tych wcieleniach i jeszcze Matta Damona i na pewno Alain Delona był taką postacią zabójcy. On zabija, ale to jest jednak jakiś taki gentleman, który zabija. Natomiast u ciebie ta postać zyskała rysy jawnie psychopatyczne. To jest złodziej tożsamości. Być może to jest ta tajemnica, o której wszyscy mówią, ułatwia ci wejście. Mówił Jarosław Gajewski, Karolina Gruszka, że to jest coś, kto w tę stronę cię prowadzi. Natomiast okrutniejszy niż te pierwowzory kinowe. I teraz proste pytanie, czemu w tę stronę szliście z reżyserem? Tak po prostu wyszło z... To trzeba by było spytać Radka o to, dlaczego w tę stronę. Natomiast myślę, że to też była taka fascynacja popkulturą i tym, że z mordercy można zrobić gwiazdę, czy też bohatera głównego. I to była jakby zabawa z tym. Wiele było tam cytatów filmowych z horrorów albo z jakichś takich mrocznych filmów. Popiół i diament, bardzo mroczny. Tak, to akurat nie, ale z Krzyku, z różnych jego części tam były cytaty wprost. Ta pierwsza część replaya powstawała też w jakiś taki dziki sposób. Co to znaczy w dziki sposób? Taki, że też było dużo niezgody na to, jak to tam przebiegało, zmiany obsadowe. Ale też jakby dużo, dużo improwizowaliśmy i też dobrze się bawiliśmy, dobrze się czuliśmy tam ze sobą. Zaczynało się, jak to u Radka, długim monologiem. Osama Bin Laden. Nie, ja miałem maskę Osamy. Przepraszam, Osama, przepraszam, mylę, Obama, nie Osama, przepraszam, mylę ich Obamy, zawsze. Tak, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a monolog był, to był XVII-wieczny monolog księcia de Rochefoucauld, z tego co pamiętam, monolog władcy, że tak naprawdę to się nie zmieniło od lat i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Zresztą w drugim replayu też był długi monolog. Marlona Brando. 40-minutowy, tak. Marlona Brando na samym początku i to też było dużo, to było ciekawe doświadczenie, bo w pierwszej wersji przedstawienie miało 4:20 chyba, a zaczynało się od tego 40-minutowego monologu i to było ciekawe doświadczenie dla mnie o tyle, że byłem na scenie cały czas i jakby, żeby utrzymać uwagę
i koncentrację. To jest dobre ćwiczenie. Dobre. Moją czy publiczności, czy jedną w ogóle drugą? Wspólną, no bo, ale też jakby tutaj coraz, już miałem taką śmiałość, żeby namawiać Radka do tego, że ja chcę mieć kontakt z publicznością, to znaczy wiem, że oni tam są i mówię do nich, to znaczy biorę ich pod uwagę. Żegnaj czwarta ściano. Tak, żegnaj czwarta ściano, zdecydowanie. Myślę, że to jest, no... Wszyscy wiemy, że jej tam nie ma, no to nie udawajmy, że jest. No, mam coś takiego, żeby... Nawet nie chodzi o jakiś bezpośredni kontakt, ale to, żeby oni wiedzieli, że ja wiem i że kieruję do nich to świadomie, a nie gdzieś wysyłam w przestrzeń. To już jest jakby tak postawiona sprawa, myślę, że jest otwierająca dla tej relacji, no bo teatr to jednak jest relacja. Ja tak to widzę. Odszedłeś z teatru studio, bo już za kolejnej dyrekcji, czyli zagrałeś z dyrekcji obecnej, czyli Natalii Korczakowskiej, zagrałeś w kilku przedstawieniach, odszedłeś do Teatru Polskiego. Nie chcę tak powiedzieć do końca, że, bo to w moim przypadku to nie było pójście do Teatru Polskiego, tylko to było pójście do przedstawienia Moniki Strzępki. Ja z Moniką się znałem już od studiów, bo ona studiowała wtedy reżyserię, ja byłem na wydziale aktorskim. Wiele lat się nie widzieliśmy, później tylko prywatnie się znaliśmy, bo mieszkaliśmy bardzo blisko siebie. Zresztą mamy dzieci w tej samej szkole cały czas. I bardzo mnie ciekawił jej teatr i byłem bardzo chciałem z nią pracować. Jakoś się tak nie składało, aż w końcu się złożyło. No i super, że przy takiej literaturze. Król Szczepana, adaptacja powieści Szczepana Twardocha, czyli mamy dwudziestolecie międzywojenne, mamy boks, wojny gangów, Polaków, Żydów, ONR, czego tam nie mamy. A myślę, że w tym męskim świecie, grałeś doktora Radziwiłka, w tym męskim świecie, ten męski świat, który tam jest, znaczy nie tylko męski świat, burdel też tam jest, ale to też ten męski świat definiuje jakbym tak zastanowił się, przemoc, słowo przemoc, nie wiem, czy ono jest kluczem, czy też było kluczem do twojego myślenia o tej postaci, przy tej pracy? Nie wiem, może to nie była przemoc, ale raczej bym sobie to tak nazywał, że to jest pewien rodzaj dominacji. Że to jest postać, która lubi dominować i lubi rządzić w towarzystwie. W Teatrze Polskim doszło do tej współpracy z parą rewolucjonistów, bo tutaj trzeba było jeszcze powiedzieć Paweł Demirski, który był współautorem adaptacji. Tak. Nie można go pominąć. Natomiast zagrałeś jeszcze w jednym przedstawieniu, czyli w Wyzwoleniu, w reżyserii Anny Augustynowicz. No i zrobiłem jedno zastępstwo w Oczach Zachodu. Straszne to było doświadczenie, bo to było zastępstwo w dwie próby za główną rolę. Myślę, że schudłem ze 2 kilo w ten jeden dzień, myślę, może więcej. Czy z tego powodu odszedłeś z Teatru Polskiego, bo nie zagrzałeś tam miejsca? Nie z tego. Przede wszystkim, to mogę powiedzieć, przede wszystkim zaczęło się od konfliktu z Januszem Wiśniewskim, który moim zdaniem to się nagrywa, jest skończonym chamem. I w sposób straszny się wypowiada o kobietach i mówię to spokojnie, bo powiedziałem mu to w twarzy, że jest skończonym chamem. Tak, Janusz Wiśniewski jest skończonym chamem. Powiedział, że tam zaczęła się rozmowa, że reżyserka... To były dziady, tak? Tak, dziady. Miałem grać w dziadach i powiedział, że tam... No, Że reżyserka to jest oksymoron, że kobieta reżyser to jest jakby, to jest żart. No albo, że jak ma duże cycki, to może być reżyserką. No to jakby to nie ma dialogu z kimś takim. No. Dlatego mówię, że jest chamem. Powtarzam to po raz trzeci. Chciałem nawet taki zrobić happening na premierę tych dziadów, żeby go kopnąć w dupę, ale nie mogłem znaleźć dobrych butów. No i to był pierwszy powód, tak sobie pomyślałem, dlaczego ten człowiek tam robi przedstawienie. Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, które zadałem. No a później tam się zaczęły dziać jakieś takie dziwne rzeczy w kwestii przymusowych urlopów, coś w ogóle mi się nie mieściło w głowie.
No i stwierdziłem, że po co ja mam się tutaj użerać z jakimiś tematami, które są w ogóle nieistotne w moim życiu. I stwierdziłem, że może to jest ten czas, żeby sobie pobyć wolnym strzelcem. Bo zawsze tak się układało, że od razu od skończenia szkoły byłem gdzieś na etacie, co jest fajne. Natomiast też taka potrzeba pewnego rodzaju wolności też jest bardzo otwierająca. Przychodzą inne propozycje, wtedy szczęśliwie zaczęły... Znaczy nieszczęśliwie się złożyło, że akurat była pandemia. Pandemia, no właśnie. I trochę tak, na takim lodzie wylądowałem z tym, z tą swoją wolnością. Ale szczęśliwie już w trakcie się zaczęły pojawiać jakieś ciekawe propozycje. Pierwsza propozycja roli komediowej się pojawiła z Teatru Kamienica. Lubię bardzo to przedstawienie. Kumulacja, tak? Kumulacja, tak. Jest to już jakby wbrew temu, co grałem do tej pory. No i tak. I myślę sobie, jakby... fajnie mi tak bez etatu teraz. A nie boisz się, że jednak brak takiego zaplecza etatowego trochę cię wypycha poza teatr artystyczny, że raczej w stronę komercji idziesz? Nie, no to raczej nigdy nie grałem w przedstawieniach komercyjnych, teraz zagrałem w jednym, ale cały czas wracamy do tytułu pod tytułem, właśnie tytułu pod tytułem, do spektaklu pod tytułem Król. Wracamy do Berlin Alexanderplatz w studio, więc jakby jest cały czas kontakt szczęśliwie z teatrem artystycznym. Do tego ci życzę ci kontaktu i z teatrem artystycznym, i jeżeli z teatrem komercyjnym też nie jesteśmy hipokrytami, taki teatr jest, ma prawo, zresztą nie ma prawo, jest dla publiczności. Życzę ci, żebyś się w tym zawodzie spełniał, chociaż to jest podobno niemożliwe, ale tego ci życzę na przyszłość. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, Marcin Bosak. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pana Janusza Wiśniewskiego. Dziękuję za ten mały skandal.